Kolejnym tematem, żeby można rozwijać przedsiębiorczość, to musi również istnieć realna edukacja, bo z tą edukacją, którą obecnie mamy, nie jest, jak wiecie Państwo, najlepiej, ale PiS z kolei zapowiada nam rewolucję. Nowoczesna nie chce rewolucji, natomiast Nowoczesna chce rzetelnego kształcenia. Pani posłanka Joanna Szmidtka. Dzień dobry, witam serdecznie. Uzupełnię kwestię przedsiębiorczości i obszaru gospodarki. W lipcu została powołana komisja do spraw regulacji. Komisja wstępnie, bo takie są założenia, ma zajmować się, to jest 11 posłów z wszystkich klubów parlamentarnych. Komisja ma się zajmować tym wszystkim, co utrudnia życie przedsiębiorcom w Polsce. Liczymy, że rzeczywiście to nie jest osłona dymna dla rzeczywistych, dotychczasowych działań PiS-u, tylko rzeczywiście w komisji będą przede wszystkim inicjatywy ustawodawcze, które uwalniają przedsiębiorczość w Polsce, jak i również debata o wszystkich tych działaniach, które nakładają w wyniku nowych regulacji, nakładają dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. A Polska niestety jest niechlubnym liderem, jeżeli chodzi o produkcję aktów normatywnych w Europie. W samym 2015 roku stworzyliśmy w Polsce, to znaczy Parlament Polski, prawie 30 tysięcy stron aktów normatywnych, jak tutaj mówię o tych takich najważniejszych aktach, czyli ustawach i rozporządzeniach. W tej liczbie nie ma chociażby z Ministerstwa Finansów publikacji, nie ma również publikacji orzeczeń sądowych. I pierwsze miejsce w tak niechlubnym konkursie powoduje, że jest bardzo niestabilne otoczenie gospodarcze i bardzo ciężko przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom stabilnie i ustawicznie rozwijać swoją firmę. De facto można powiedzieć, że polski system naraża czy wymusza na przedsiębiorcach łamanie prawa. Żaden mały przedsiębiorca, który nie jest obstawiony prawnikami czy doradcami finansowymi, nie jest w stanie zorientować się w tych nowych przepisach. Wręcz zostało wyliczone, że przedsiębiorca, aby zapoznać się, raz przeczytać tylko wchodzące nowe przepisy w regulacjach obszaru gospodarczego, musiałby 4 godziny dziennie czytać. Nie ma w tym czasie uwzględnionych szkoleń dla pracowników, dostosowania regulaminów wewnętrznych czy w ogóle przepisów wewnętrznych w firmie do nowych przepisów. PiS zakładał, że ich kampanii wyborczej zarówno prezydent Duda, a mamy przecież za sobą rok prezydentury Andrzeja Dudy, zarówno prezydent, jak i tak zwany plan Morawieckiego, czy premier Szydło w swoim expose zapowiadała deregulację, czyli uwolnienie przedsiębiorczości, zmniejszenie ilości przepisów, obciążeń dla przedsiębiorców. Tymczasem mamy przepis za przepisem kolejne ustawy, które wręcz przeciwnie, nakładają dodatkowe obowiązki, choć nowa ustawa o rachunkowości, która nakłada na przedsiębiorców raportowanie comiesięczne do urzędów skarbowych. Na razie to dotyczy dużych przedsiębiorstw, ale za rok to od 2017 będzie dotyczyło to również średnich i małych przedsiębiorstw. Mamy również ewidencję w związku z minimalną stawką godzinową, ewidencję czasu pracy. Dodatkowe obciążenie biurokratyczne dla przedsiębiorców. Nie muszę Państwu mówić o podatku handlowym, że to również obciąża fiskalnie, ale też dodatkowa biurokracja dla przedsiębiorców, co już jest wyliczone, że najbardziej to jednak dotknie dostawców polskich producentów. Zobaczymy, jak rzeczywiście ruszą prace w tej komisji deregulacji. Nowoczesna ma swojego jednego przedstawiciela. Ja bym pracowała w tej komisji, także jeżeli Państwo jesteście zainteresowani konkretnymi inicjatywami ustawodawczymi, to zachęcam do kontaktu ze mną. Ale wracając do edukacji. Państwo ma obowiązek zapewniać wszystkim nam równe szanse na osiągnięcie sukcesu życiowego, zawodowego. A to może zrealizować tylko poprzez dobrą, przemyślaną edukację. Tymczasem, zanim przejdę do punktów, pomysłów, jakie ma Nowoczesna na lepszą edukację, która rzeczywiście
będzie krokiem milowym dla Polaków, czyli dla wyrównania szans społecznych i pośrednio dla gospodarki. To tylko przypomnę dwie najważniejsze ustawy oświatowe. Przez pierwsze pół roku rządów PiS-u wprowadzone. Pierwsza to odwrócenie ustawy sześciolatki w szkole. Ustawy, która obecnie przede wszystkim uderza w rodziny z małych miejscowości, z mniej zamożne rodziny. Jest udowodniona, że aby dzieci miały równe szanse w szkole podstawowej, dalej w gimnazjum i w liceum, bardzo ważne jest wyrównanie tych szans edukacyjnych. W wieku 7 lat bardzo już duże są różnice wśród dzieci, które mają dostęp do różnych form edukacji, atrakcji, a tych dzieci z małych miejscowości, które nie korzystały z przedszkoli. Dlatego Nowoczesna w swoim programie bardzo mocno zwraca uwagę na wychowanie przedszkolne, wychowanie obowiązkowe w przedszkolach pięciolatków, ale przede wszystkim też edukacji, wsparcie nauczycieli w edukacji, jeżeli chodzi właśnie również o pedagogów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kolejna ustawa, czyli likwidacja gimnazjum. Zamiast skupiać się rzeczywiście na tych najpotrzebniejszych kwestiach naszej edukacji, mianowicie praktycznej edukacji, umiejętności posługiwania się językami obcymi, doradztwem zawodowym, rozwijanie tych umiejętności miękkich wśród naszej młodzieży, że najbliższe 2 lata, bo na tyle się szacuje pracę wprowadzenia ustawy likwidacji gimnazjum, że najbliższe 2 lata nasze ministerstwo całą swoją energię, finanse poświęci czy zaangażuje właśnie w ustawę likwidacji gimnazjum. Czyli mamy do czynienia z kolejną ustawą, która by nas bardzo dużo kosztowała i pieniędzy, czasu, energii. Jest to ustawa administracyjna. Tymczasem wczoraj, fakty po faktach, minister szkolnictwa wyższego, pan Gowin, mówi, że nie jest zdziwiony, że spadliśmy z 400 do 500 najlepszych uczelni. To znaczy, dopiero w 500 klasyfikacji szkolnictwa wyższego jest Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. I minister mówi, z tego się spodziewałem. Z drugiej strony nie ma żadnych pomysłów, co zrobić, aby wyrwać szkolnictwo wyższe z takiej pułapki średniej jakości. Polska, kraj szósty, jeżeli chodzi o wielkość, jeżeli chodzi o liczbę ludności gospodarczą, również jedna z większych gospodarek w Europie. Jesteśmy w 500, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. Jak z taką edukacją, szkolnictwem wyższym mamy zapewnić dobre szanse rozwoju dla młodzieży, która wchodzi dopiero na rynek pracy? O tym wszystkim jest w naszym programie. Zachęcam, aby się zapoznać na naszej stronie internetowej nowoczesna.org, gdzie w szczegółach opisujemy, na czym będziemy się koncentrować za 3 lata, jak obejmiemy władzę. Ale nie boimy się już teraz o tym mówić i pokazywać, bo my nie mamy 3 lata. Każdy rok się liczy i tylko będziemy się cieszyć, jak jakiś pomysł tych 20 paru naszych pomysłów na lepszą edukację, na szkolnictwo wyższe, obecna władza wykorzysta i wtedy będziemy takie inicjatywy wspierać. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam teraz, jak nie, to może się pojawią pod koniec. Potem. No koniec, tak? Dziękuję bardzo. Do mnie kontakt również poprzez stronę nowoczesna.org, także zachęcam, dziękuję.